Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Wobec próby życia i śmierci, Tobiasz i Sara. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 27 czerwca 1984 roku. Komentując w minionych tygodniach pieśni nad pieśniami, podkreśliłem, w jaki sposób znak sakramentalny małżeństwa powstaje na bazie mowy ciała, którą mężczyzna i kobieta wyrażają we właściwej im prawdzie. Pod tym kątem pragnę przeanalizować niektóre fragmenty księgi Tobiasza. W opisie zaślubin Tobiasza i Sary odnajdujemy prócz słowa siostra, dzięki któremu w miłości Oblubienicy zdaje się tkwić głęboko rys braterski, inny jeszcze wątek, który budzi skojarzenia z pieśnią. Pamiętamy, że w dwugłosie Oblubieńców miłość, którą wzajemnie wyznają, jest tak potężna jak śmierć. W Księdze Tobiasza znajdujemy zdanie, które mówiąc, że On zapłonął ku niej sarze, wielką miłością i serce jego przylgnęło do niej przedstawia sytuację, która potwierdza prawdę słów o miłości potężne jak śmierć. Trzeba tutaj nawiązać do pewnych szczegółów, które tłumaczą się na tle specyficznego charakteru Księgi Tobiasza. Czytamy tam o Sarze, córce Raguela, że była ona już siedmiokrotnie oddawana w małżeństwo różnych mężczyznom. Ale oto każdy z nich przy pierwszym zbliżeniu do swej małżonki ponosił śmierć. Działo się to za sprawą złego ducha, miał więc również i młody Tobiasz powody, aby lękać się podobnej śmierci. Tak więc miłość Tobiasza od pierwszej chwili musiała stanąć. Wobec próby i życia, i śmierci. Słowa o miłości potężne jak śmierć, wypowiadane w uniesieniu serc przez oblubieńców z pieśni nad pieśniami, tu nabierają charakteru rzeczywistej próby. Jeśli miłość okazuje się tak potężna jak śmierć, to przede wszystkim w tym sensie, że tobiasz, a wraz z nim i Sara, bez wahania idą na spotkanie tej próby. Z kolei zaś dlatego, że w owej próbie życia i śmierci zwycięża życie. Miłość okazuje się w próbie nocy poślubnej potężniejsza niż śmierć. Owa próba życia i śmierci posiada inne jeszcze znaczenie dla zrozumienia miłości i małżeństwa naszych nowożeńców. Oto, łącząc się ze sobą jako mąż i żona, mają znaleźć się w sytuacji, w której zmagają się ze sobą siły dobra i zła i przesilają się wzajemnie. Dwugłos oblubieńców z pieśni nad pieśniami zdaje się zupełnie nie dostrzegać tego wymiaru rzeczywistości. Oblubieńcy żyją i wypowiadają się w jakimś świecie idealnym czy abstrakcyjnym, w którym zmaganie się obiektywnych sił dobra i zła jakby nie istniało. A może to własna moc miłości. Oraz jej wewnętrzna prawda, przesłaniają sobą owo wzajemne zmaganie się w człowieku i wokół człowieka? Jednakże pełnia tej prawdy i mocy, jaka właściwa jest miłości, wydaje się inna. Zdaje się ona sięgać raczej tam, dokąd prowadzi nas doświadczenie z Księgi Tobiasza. W tym ujawnia się prawda i moc miłości, że jest ona zdolna stanąć pomiędzy siłami dobra i zła. Jakie zmagają się w człowieku i wokół człowieka, ufna w zwycięstwo dobra i gotowa uczynić wszystko, aby dobro odniosło zwycięstwo. Tak więc o prawdzie miłości oblubieńców z księgi Tobiasza nie świadczą słowa wypowiadane językiem miłosnego uniesienia, jak w pieśni nad pieśniami, ale świadczą decyzje i czyny, podejmujące cały trud ludzkiej egzystencji w jedności dwojga, Mowa ciała zdaje się tu przemawiać słowami rozstrzygnięć i czynów, zrodzonych z miłości, która zwycięża, ponieważ się modli. Modlitwa Tobiasza, która ma przede wszystkim charakter uwielbienia i dziękczynienia, a potem staje się modlitwą błagalną, sprowadza mowę ciała na grunt zasadniczych tematów teologii ciała. Jest to mowa zobiektywizowana, przejęta nie tyle emocjonalną siłą przeżycia ile głębią i powagą prawdy samego bytu prawdę te oblubieńcy wspólnie wyznają przed Bogiem przymierza Boże ojców naszych można powiedzieć że w tej postaci mowa ciała staje się mową liturgii tobiasz i sara przemawiają językiem szafarzy sakramentu świadomych tego że w przymierzu małżeńskim mężczyzny i kobiety właśnie poprzez mowę ciała Wyraża się i urzeczywistnia tajemnica, która ma swoje źródło w samym Bogu. Ich zaś małżeńskie przymierze jest wszakże obrazem i najpierwotniejszym sakramentem przymierza Bożego z człowiekiem, z rodzajem ludzkim, tego przymierza, które ma swój początek w odwiecznej miłości. Tobiasz i Sara kończą swoją modlitwę słowami: Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Można przyjąć na podstawie kontekstu, że mają wówczas przed oczyma perspektywę trwania we wspólnocie do końca swych dni, perspektywę, która otwiera się przed nimi próbą życia i śmierci już w ciągu tej pierwszej nocy poślubnej. Równocześnie zaś widzą wzrokiem wiary świętość owego powołania, w którym poprzez jedność dwojga, budowaną w prawdzie wzajemnej mowy ciała, mają odpowiedzieć na głos samego Boga, zawarty w tajemnicy początku. Dlatego właśnie proszą, okaż mnie i jej miłosierdzie. Oblubieńcy z pieśni nad pieśniami w gorących słowach wyznają wzajemnie swoją ludzką miłość. Nowożeńcy z księgi Tobiasza proszą Boga o to, ażeby mogli sprostać miłości. Jedno i drugie znajdzie swoje miejsce w tym, co stanowi sakramentalny znak małżeństwa. Jedno i drugie ma swój udział w kształtowaniu się tego znaku. Można powiedzieć, że poprzez jedno i drugie, mowa ciała, odczytywana zarówno w podmiotowym wymiarze prawdy ludzkich serc, jak też w przedmiotowym wymiarze prawdy istnienia we wspólnocie, staje się językiem liturgii. Modlitwa Nowożeńców z Księgi Tobiasza zdaje się świadczyć o tym z pewnością inaczej niż pieśń nad pieśniami i z pewnością też w sposób głęboko przejmujący. tu <śmienicielindrii> fia de voluntas tua si pur in cielo e in terra padre nostro quotidiano da noi sorie e dimitte noi se vita nostra si pur in nostri vittimi e vittorius nostri Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa